Nie wszędzie są, ale pasażerowie, którym zdarza się z nich skorzystać, elektroniczne tablice informacyjne doceniają. Spojrzę i już po prostu widzę. Sprawdza się, odjeżdżają po czasie, tak, tak, sprawdza się. Człowiek nie musi patrzeć na małe literki, no widzi, wyświetla się wszystko już, nie? Sprawdza się to, punktualnie przyjeżdża? Punktualnie, no nieraz minutę, dwie opóźnienia. Z tego udogodnienia wciąż jednak korzystać może niewielu pasażerów. Na terenie obsługiwanym przez KZK GOP obecnie funkcjonuje 77 takich tablic. Wkrótce jednak ma się to zmienić. W siedzibie KZK GOP podpisano dziś umowę na rozbudowę systemu. Teraz będzie razem z Tychami i z Bieruniem 460 dodatkowo, plus jeszcze te 77, które stoją. Więc dzisiaj rzeczywiście można powiedzieć, że ten system będzie działał, będzie funkcjonował. On dzisiaj działa już dobrze. Natomiast jest go o dużo za mało. Nowe tablice mają się pojawić na przystankach obsługujących największą liczbę podróżnych oraz węzłach o znaczeniu regionalnym. System obejmie przystanki autobusowe, tramwajowe i trolejbusowe. Wyświetlacze wyposażone będą w kamery monitoringu. System działa w czasie rzeczywistym. Wszystkie tablice, które są dostarczane, są podłączone do systemu w sposób online'owy, czyli mają bieżącą wymianę danych z centrum, z serwerem. Tak jak mówił pan przewodniczący, na zdecydowanej większości, bliskiej 100%, w tej chwili już ten system działa z dokładnością do jednej minuty. Pierwsze nowe tablice pojawią się najwcześniej za pół roku. System ma zostać rozbudowany w ciągu 21 miesięcy.